Cześć, tu Wła. Zapraszam na Trójkąty i Kwadraty, odcinek 14. Odcinek 14 o kolejce 16. Po tej 15. kolejce nie miałem możliwości, żeby nagrać trójkąty. Niestety. Tym razem się udaje. I w sumie dobrze, bo dobrze mi poszło, więc oczywiście będzie mi milej mówić o FPL-u i o tym wszystkim Kiedy mogę z wami się powiedzieć taką radosną nowiną, że po tej kolejce będę miał 900 punktów, bo tutaj widzicie 890, ale marshal jeszcze jest na ławie, który mi wskakuje i będzie równe 900 punktów kolejka udana. Troszeczkę tak, jak przewidywałem. W sensie uznałem, że Wardy będzie najlepszym kapitanem. Wiedziałem, że, że są dobrze zagra. Wydawało mi się, że Mane może nie zagrać. Zawiedziony jestem postawą Polisicza i Abrahama, no bo to w sumie nie wypada, żeby oni grali pod, na, na dwa punkty z Evertonem. To był bardzo słaby mecz w ich wykonaniu. Zostawiłem sobie w końcu tego Marsiala. Nie byłem w stanie wykombinować żadnego sensownego transferu. Nie chciałem robić minus 4. Jeszcze jak się okazało wieczorem, że Martial świeci się na 75%, no to uznałem, że go jednak zostawię, może, może wyjdzie z ławki. Ryzyko mi się opłaciło 10, 10 punktów e, wpada i jutro, jutro. Jutro będę widział swój overall, taki jaki będzie na końcu. Myślę, że będzie podobny do tego, no bo jednak dużo osób miało manę na CS, z tego co widzimy, że 27% czeka na kapitana. Nie wydaje mi się, żeby tam było, żeby tam był Auba aż w takim dużym procencie, więc zakładam, że, że to jest mane, który po prostu przejdzie albo to, to na Wardiego, albo na Sona. Tak gdzieś mi się to kalkuluje, więc generalnie moje 10 punktów to będzie taka obrona przed tym wicekapitanem przed tym po, po manę. Tak, jakby nie było Marsiala, byłby Rashford pewnie, zamiast, zamiast, zamiast Jimeneza e, byłby Shelby albo Gralisz. Mam, mam nadzieję, że to nie byłby Fleck. Chociaż też sugerowano mi, że to powinien być ten donker, ale no, no wydaje mi się, że te, że, te, że te nazwiska, które tam gdzieś wymieniałem, no to one by mi się jednak do składu zmieściły. Mój Bramkarz, no mi się od razu morda że jak widzę. 8, 8, 10, mój jest 8 i 10 i ten kalendarz przed nim. Piękna, piękna, piękna historia. E, no ale cóż, może zaczniemy. Zacznę, bo wy to w sumie nie. Zacznę o tym, co tutaj się wydarzyło w liczbach. Everton z Chelsea, Everton, który pod wodzą nowego e, trenera. Zobaczymy, czy tymczasowego, czy też nie. Zagrał fenomenalne spotkanie, w sensie fenomenalne pod tym względem, że po prostu walczyli jak wściekli w tym, w tym meczu z 37 ślizgów odbiorów piłki. Najlepszy wynik chyba w historii Evertonu w tym momencie. Tak, tak Everton był ustawiony. Tak naprawdę to było 4-4-2, które, które widać tutaj. Gibril CDB. 6 punktów asysta, nowa gwiazda FPL-a, którego w sumie nie ma w żadnym składzie. A on z kolejną z kolejną asystą. Rychardison z kolejną bramką. Dominik z dwoma golami, 12 punktów. Może być z niego coś sensownego w najbliższym czasie. 6 strzałów, 4 celne, 2 gole. Bardzo, bardzo dobra Gra te 12 punktów zasłużone. 4, 4 celne strzały to jest naprawdę porządny wynik. Dwie duże sytuacje strzeleckie i dwie wykorzystane tak wyglądała jego średnia pozycja na boisku. Widzimy, że dużo razy gdzieś tutaj znajduje się w polu karnym i, no i chyba o to chodzi, prawda? Żeby taki zawodnik po prostu w polu karnym jak najczęściej się z, y, znajdował. Richardison, dwa strzały, dwa celne, jeden, jeden gol. No cóż, no, powoli ten Richardison no, swoje, swoje robi. Chociaż Everton swojego nie robi, no to ten Richardison swoje robił. Wiadomo, że tam było to spotkanie u siebie, kiedy dużo osób go wystawiło na C. Wtedy nie wyszło, no ale teraz y, co rusz, no to gdzieś tam na tą listę strzału się wpisuje I, i, i pewnie powoli można byłoby się gdzieś tam nad nim zastanawiać. Wolcott trzy strzały, jeden celny, też dobrze wyglądał w tym spotkaniu. CDB, trzy sytuacje stworzone, jedna, jedna asysta, do tego od, odbiorę piłki na całym na całym boisku praktycznie i jak zobaczymy bardzo wysoka gra. Więc sensownie Sigurdsson był też na boisku od pierwszej minuty. Wrzucam jego mapkę, chociaż on tutaj nie robił zbyt dużo to pokazywał się z dobrej strony w def w defensywnie walczył i myślę, że niedługo i my będziemy mogli sobie z takiego Sigurdsona skorzystać. Yy, nie wyszedł ten mecz Chelsea. Yy, mecz Chelsea nie wyszedł, no, te błędy w obronie, podanie kepy, yy, Zuma podaje do, do, do napastników Evertonu, no, no, fatalna, fatalna gra w obronie, a w ataku nie za dużo było też do powiedzenia. Mąd od pierwszej minuty pójść William Abraham. Cóż, Kante z, Ko z Kowaciczem, Kowacicz bramka bardzo ładna. To Mori na ławie. To mnie niepokoi, bo to już drugi mecz, muszę się temu przyjrzeć. Może jak ktoś wie, co tam się z nim dzieje, to może dać mi znać. No bo to nie wiem, czy już go sprzedawać, czy jednak go zostawić, bo w sumie mam dwa wolne transfery, więc jeżeli coś usłyszeliście, to dajcie znać, jak nie, no to ja sobie oczywiście pogrzebię i znajdę, co tam w trawie piszy. Poliszyć dwa strzały, jeden celny. Abraham dwa strzały, jeden celny. Mont trzy strzały, zero celnych. I tyle było z Chelsea w tym meczu. No, nie wyszło to spotkanie. Teraz spotkanie u siebie z Wisienkami. Wisienkami, które będą osłabione dosyć mocno. I może coś z tego będzie. Może będzie coś z tego tak, tak sensownego, co zrobił Liverpool na wyjeździe. Tutaj średnia pozycja Wisienek, które generalnie nie istniały w tym meczu. Cóż, Ake schodził z kontuzją, no Wilson nic nie pokazał, no generalnie oni oddali trzy strzały i zero było celnych i nie mam nic do powiedzenia o tym, o tym zespole dzisiaj. No, kto gra przeciwko nim, ten pewnie daleko zajdzie w overalu. Taka jest dzisiaj historia Wisienek w, w premiernik. no już jak ktoś widział wywiad z, trenera, z trenerem po meczu, no to on tam mówi, że nie lubi się Zasłaniać kontuzjami w ogóle, no ale powoli chyba trzeba na to spojrzeć. No bo rzeczywiście coraz coraz poważniej wygląda ta sytuacja z kontuzjami w Wisienkach. Więc czekamy na to, co zrobi duet Abraham Pulisic w najbliższej kolejce. Z drugiej strony mamy Liverpool Mane, Mane nie zagrał, można było, było, było się tego spodziewać. Arnold nie zagrał, myślę, że też można było się tego spodziewać. Poza tym cóż Oxlade w, w pierwszym składzie Keita 14 punktów zrobiłaś, aż. Lowren schodzi z kontuzją i generalnie po raz kolejny jak patrzę na Lowrena, no to i, i na punkty pozostałych obrońców no to widzę po prostu swój wybór. Versus wszystkie pozostałe, które były, które były możliwe, no generalnie każdy zapunktował w tym meczu oprócz firmy Milnera i, i Lowrena. No po, każdy pozostały zawodnik Liverpool z jakimś sensownym wynikiem, 21 strzałów, więcej strzałów w tej kolejce miało, miało tylko Lester. 23, aż 9 celnych, 3 gole, Salach. 5 strzałów, 4 celne, 1 gol. Do tego 3 sytuacje stworzone i, i asysta wywalczona. No widać, jak wysoko grał, często bywał w polu karnym. Kto wystawił Salaha na C, ten, ten pewnie był szczęśliwy. Kto go sprzedał, ten był nieszczęśliwy, bo pewnie chciał sobie wtedy wystawić manę. A ktoś tam się mnie pytał, czy to jest, czy, czy tak zrobić, czy nie. Ja, ja, ja nie byłem za. Niemniej, no, no, trudno nie polecać, żeby sprzedać kupić manę, który jest w formie, żeby i, i sprzedać Salaha, tak, który, który jest poza formą. No, jednak opłaciło się takiego Salaha w składzie zostawić. Chamberlain, dwa strzały, jeden gol. Firmino pięć strzałów, najwięcej w, tam, w całym spotkaniu i tylko jeden celny. No, można być niepocieszonym, kiedy ma się takiego Firmino w składzie. Widać, że on dosyć wysoko grał, no, ale na nic się to nie przełożyło. Keita trzy strzał, jeden gol, dwa celne, do tego dołożone jest asysta po trzech sytuacjach stworzonych. Zobaczcie gdzie on grał, po prostu był na całym na, ca na całej połowie wisienek, po prostu szalał. Tak to, tak to wygląda i cóż, no jakby grał tak cały czas, no to pewnie byłaby sensowna opcja w FPL-u. Do tego Arnold wchodzi na, na, na jakieś tam 60 minut i trzy strzały. I tak i tak oddane do tego kilka dośrodkowań, 8, tylko jeden celny z rzutu Robert Robertson w tym samym czasie przez całe spotkanie, tylko dwie wrzutki i tyle. Fajnie ten Liverpool, ładnie gra, warto ich mieć w składzie, wiadomo, prawda. Tutaj chyba nie ma, nie ma się nad czym zastanawiać, oni idą na mistrza no i, 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 i pewnie szybciej niż później ten, ten mistrz im się przytrafi. Watford z Crystal Palace. Cóż, Watford powinien zdobyć półtorej bramki Palace po trzech strzałach mniej niż 0,20, no to generalnie nie istnieli w ofensywie. Tutaj jak sobie zobaczymy, no to mamy sprzątku Delufeu, Dineja, Sara. No oni, oni wszyscy się tam gdzieś starali. I jak widziałem tam sytuację, gdzie Delufeu idzie na kontrę, nie ma żadnego obrońcy. Palas i zastanawiałem się, jak to możliwe, że po prostu oni z tego nie zdobyli bramki, a jednak jest to możliwe. Tutaj widać, że bardziej opacało się mieć po prostu obrońców Watfordu niż napastników. Delufeo 3 strzały, jeden celny, SAR 4 strzały, zero celnych. I ten, ten strzał z drugiego z trzeciego metra, który był niecelny, no to to pewnie jest jedna z tych sytuacji bramkowych, bo tam po prostu bramka powinna paść. Z drugiej strony mamy Palace Guaita 10 punktów. To jest po prostu gość, którego, którego, uwielbiam Kelly 8 punktów. Dublowanie obrony Crystal Palace dzisiaj miało jak najwięcej jak największy gary Cahill, którego miałem w pierwszej kolejce, kurde, 8 punktów. Wiedziałem, że to będzie dobry Dobry wybór po prostu, no. Zaha, dwa punkty. Tak wyglądała średnia pozycja na boisku, najdalej wysunięty Zaha. Palast, trzy strzały, zero celnych, praktycznie żadnej szansy na bramkę. Zaha bez żadnego strzału, więc pozdrawiam Maćku. Czasami tak bywa po prostu. Tottenham z barney 5 goli Tottenhamu, 0 goli Barney. No, tutaj po prostu. Już tylko Dyer nie zdobył punktów, a tak, no to każdy, każdy zawodnik Tottenhamu. Hurricane wrócił 16 punktów, najlepszy wynik z tej kolejki. są 12 punktów, Ali 2 asysty 9 punktów, Lukas 8 punktów, nawet Sisoko 8, 8 punktów, Wertongen 11 punktów. No, Klej się tak gra, Klej, klej się tak gra, Tottenhamu. Yy, ustawienie standardowe. 13 strzałów, 7 celnych, 5 goli aż z tego. Yy, Harry Kane, 6, 6 strzałów, 2 gole. Yy, 2 też celne strzały z tego, z tego co widzę. No ten, ten pierwszy gol z za pola karnego po prostu fenomenalny. Do tego dwie sytuacje stworzone, jedna, jedna asysta. Nie popatrzymy się na jego mapkę, no to możemy uznać, że tylko grał w, gdzieś tam na środku boiska. No i faktycznie pewnie, pewnie, tak to, pewnie tak to gdzieś wyglądało. I tak potrafił dwa gole zdobyć. Trzy strzały, dwa gole, dwa celne, jeden gol. To jest dorobek Sona. Do tego asysta i jeszcze trzy sytuacje stworzone. Ponadto Son może tak często przy piłce nie był. No ale swoje punkty zrobił i po prostu jest fenomenalnym gościem. E, cieszę się, że go wstawiłem jakiś czas temu do, do swojego składu. E, Dele Ali, tak wygląda jego mapka: dwie asysty zrobione. Zresztą Son, Kane Ali. Czy czegoś więcej nam do szczęścia potrzeba w tym momencie? Si, nawet Sisoko, kolejny gol, dwa strzały. Po I do tego, i z tego jest jeden gol. Zobaczcie, on grał dosyć, dosyć cofniętego zawodnika, i tak potrafi do bramki piłka skierować. I Moura, jeden strzał, jeden gol. Wydaje mi się, że to jest dzisiaj takich pięciu gości, których jest sensownie rozważać z ofensywy. I po prostu trzeba sobie zrobić hierarchię. Jak coś potrzebuje napastnika, no to Kane z tymi wszystkimi jego mi mi minusami, które znamy, ten to, że potrafi grać na środku boiska. Ali, który jest w formie i który, który przy Mourinho po prostu gra fenomenalnie. No i Son, który jest zawsze w formie i zawsze gra fenomenalnie. Kwestia tego, ile mamy kasy na, na jaką pozycję. Moura nie wiadomo, czy wyjdzie na boisko, bo on prawda, pewno będzie naj, najczęściej rotowany. Polecam ten artykuł na The Athletic, gdzie tam jest opisany Lukas, Lukas Moura i jego historia. I gościu, który jest za dobry na ławkę, a za słaby na, na pierwszy skład. I bardzo możliwe, że u Mourinho to będzie wyglądało podobnie. I oczywiście Sisoko jako taka różnica w naszych yy, składach. Z drugiej strony mamy barnej yy, minus jeden punkt lo, Lowtona. Obrona na zero punktów Tarkowskich, chyba drugi mecz na zero punktów. A wcześniej po 17-15 punktów taka przewrotność FPL-a po prostu nas tutaj została. 7 strzałów, jeden, jeden celny yy, u gości Rodriguez. 4 yy, strzał, jeden celny. I tyle, no. tyle. Nie było ich na boisku. Manchester City, i Manchester United. Gdybyśmy popatrzyli na same XG, no to powiedzielibyśmy, że City powinno to spotkanie wygrać, a nie wygrało. Jak zobaczymy sobie mapkę średnią pozycję zawo zawodników, no to generalnie uznalibyśmy, że oni grali z jakimś Norwich albo ani z Manchesterem United. Tak to wygląda punktowo. De Bruyne kolejny raz nic, Sterling kolejny, kolejny raz nic. Na pytanie wszystkich, którzy widzieli mój skład i jak zrobiłem to minus 8, i pytali się, dlaczego nie ma żadnych zawodników Manchesteru City, to kolego, kolego z Poznania, kolego Rataju, mówię ci właśnie dlatego, że yy, gdzieś tam mi się to nie spinało. No. Kasa do tych, do tych punktów i, wi i wiadomo, że każde spotkanie teraz będzie. Za, za Sofy. Możliwe, nawet, że nie będę oglądał Spotkan City, no ale na razie wychodzi troszeczkę na moje. Dawid Silva, 3 strzały, dwa celne. De Bruyne, 4 strzały, 0 celnych. Jesus, 3, 3 strzały. Sorry, 0 celnych. Sterling, 2 strzały, 0 celnych. To już jest chyba jakiś standard. Do tego jeszcze wrócę. De Bruyne, do tego 5 sytuacji stworzonych, no ale jak De Bruyne podaje, a nikt nie jest w stanie. Skierować piłki do bramki, no to, no to, no to co? Dawid Silva, 4 sytuacje stworzone i tyle. Obejrzałem drugą połowę tego meczu. I generalnie przy 2-0 dla United spodziewałem się, że będzie 2-2. Przy 2-1 byłem, byłem w sumie, w sumie tego blis, blisko. Cóż, no nie wyszło to spotkanie City. I generalnie no, widać, że zespół jest w lekkim, w lekkim kryzysie. Na pewno nie, nie grałem o, o mistrza i jak mistrzowie, więc y, może skupiam się na Lidze mistrzów w tym sezonie. Już zobaczymy, jak to wyjdzie. Z drugiej strony mamy United. Bardzo się zdziwiłem, że Martial wyszedł w podstawowym składzie. Wydawało mi się, że wejdzie z ławy, no ale okay. niech, niech i tak będzie. Y, 10 punktów od Martiala, 9 od Rashforda. W obronie nic. Van Bissaka dostaje jeden, jeden punkt bonusowy, i to na pewno warto jest odnotować. Trzy strzały, dwa celne, jeden gol po stronie Marsiala. Dobre, dobre spotkanie, jak na kogoś, to miał, kto miał kontuzję. Jeszcze lepsze Rashforda. Trzy strzały, jeden gol. Fakt, że z karnego, ale do tego jeszcze była poprzeczka, także no naprawdę bardzo, bardzo dobre spotkanie karnego sobie, sobie sam wykreował, że tak powiem. I. Według mnie jednak te karny powinny być zliczane. Wywalczony karny powinien być asystą dla osoby, która go wykonuje, no bo, no bo jednak powinniśmy patrzeć na to, że jest jakieś zdarzenie i to zdarzenie przyniosło jakiś efekt. W tym zdarzeniem był, był rzut karny, każdy inny zawodnik miałby za to zaliczoną asystę, a ten, który strzela karnego, nie ma, więc to jest troszeczkę dziwne jednak. Lingard, trzy, trzy strzały, trzy celne. James, 4 sytuacje stworzone, jedna, jedna asysta, Fred, dwie sytuacje stworzone. A za te trójkąty i kwadraty. Wambisaka dostał jeden punkt bonusowy, niszczył sterlinga w defensywie i, i fajnie, bo lubię wambisakę. Aston Villa z Leicester, 4 gole po stronie Leicester. jeden po stronie Aston Villa. XG oddaje w 100% to, co się wydarzyło na boisku. Elgazi, tutaj, tak bardzo, bardzo wysoko. Gralisz wrócił na 6 punktów. No, to na 4 mecze, 2 gole, 1 jedna, jedna asysta. Bardzo, bardzo fajna forma. Target z minus jednym, z jednym punktem. A, a, a wydaje mi się, że jednak tutaj mogło coś wpaść, i zaraz zobaczycie. Gralisz 2 strzały, 1 gol. Elgazi, 5 strzałów, 1 celny. Target, 3 jest stworzone bez asysty, minus 1 punkt. No, i tak to wyglądało w liczbach w Aston Villa. Z drugiej strony mamy Lester, troszeczkę inne mamy tym razem ustawienie. I, i, I Kenacho wchodzi do podstawowego składu: za 10 punktów bramka, asysta. Nie ma Barnesa, tak? Nie ma Pereza w podstawowym składzie. W ogóle grałem 4-4-2 i to jest. Cóż, Madison 9, 9 punktów, Wardy kolejne 2 gole 13. Punktów na jego koncie, czyli 26, jak ktoś go wystawił na cenę, tak jak ja, więc, więc pewnie był bardzo, bardzo zadowolony ze swojej decyzji. A już można było mieć, wydaje mi się, po sobocie takie lekkie, jakby to powiedzieć, że tak się zwaliło tego kapitana, nie? No bo tam i Sontra, i Kane, i Salak był, i, i, i generalnie, a ile ten Wardy może zdobywać bramek pod rząd? No okazało się, że może dużo. No i super, ja i się, ja się bardzo z tego cieszę. 4 strzały, 3 celne dwa gole. Po dwóch yy, dużych sytuacjach yy, strzeleckich, dwie, dwie wykorzystał. Yy, bardzo, ba, bardzo fajnie Ewans, 4 strzały, 2 celne, 1 gol. 4 strzały po stronie Ikenaco, 1 gol. Madison, 5 sytuacji stworzonych, dwie asysty ma zaliczone w FPL-u. Ikenaczo, czte, cztery sytuacje stworzone, jedna, jedna asysta. No i cóż, 23 strzały. No, teraz spotkanie z Noriczu u siebie. No. Nie, ma, nie ma, nie ma opcji. No, cieszę się, że zdublowałem Madisona z Wardlim, mniej niż Abrahama z Polisiciem, no, ale nie zawsze, nie można mieć wszystkiego. No i, 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 i tak, no, fajnie, fajnie, że Warli jest we fpl -u prawda Newcastle Southampton, Newcastle 1.25 szanse na gola, Southampton 1.92. Mhm. Sorry, troszkę mi się tutaj coś zawiesiło ale już wracam. Ustawienie Newcastle, Shelby, Trzecia bramka z rzędu, druga bramka z rzędu, no po prostu kapitalny sezon. Fernandez, drugi gol w sezonie. No, ja co, co do Szelveja, trzy strzały, jeden gol, te dwa strzały z za pola karnego, no okej, okay, no to to tutaj e, troszkę troszkę słabo wygląda, no ale generalnie za 5 milionów pomocnik, e, który zdobywa bramki. Jedna, jedna z fajniejszych opcji. E, do tego jeszcze cztery sytuacje stworzone. No, Motor napędowy Newcastle i tyle. No. Za pięć baniek. warto go myślę wstawić na ławę. Nawet jak ktoś dzisiaj by układał karty, to pewnie może to zrobić. Fernandez, dwa strzały, jeden gol. W ogóle Newcastle jest drużyną, która ma najwięcej goli, zdobytych przez, przez obrońców. Ostatnio dziś widziałem taką statystykę chyba coś koło 50% bramek, zdobytych przez, przez obrońców. Willems, jedna sytuacja stworzona i tyle. I tak to y, wyglądało. Gdzieś mi się tutaj Southampton zgubiło, ale to pewnie przez to, że mnie ten X denerwuje strasznie, wiecie, i po prostu tak mi to y, tutaj musiało wyjść tak podświadomie, więc powiem tylko to, X z kolejną bramką, z piątą. Miałem do wyboru Jimenez czy Inks, wybrałem Jimeneza, y, a Inks nawala te bramki. Z tego co pamiętam jeszcze wart Pro, tam coś y, sensownego y, zrobił w, w trzy sytuacje stworzone, no i tak, no fajnie mieć Inksa dzisiaj w składzie, kurde, żałuję, że go nie mam. Norwich z Sheffield. Mamy Norwich. coś coż, Puki. Dwa punkty. Generalnie Tetej z bramką, no ale to chyba nikogo zupełnie nie interesowało w FPL-u. Trzy sytuacje stworzone, 0 celnych. W Rani trzy sytuacje, jeden celny. Buendia pięć sytuacji stworzonych. I tyle. I to było całe, całe Norwich. Z drugiej strony mamy Sheffield Baldock 14 punktów, aż Stevens 9 punktów. Lundström 2 punkty. War nie uznał bramy, która, która, która pewnie może by została uznana, gdyby waru gdyby nie było. No, kto wie, kto wie. No. W każdym razie Lundström się jeszcze nie skończył. A Baldock się nam pięknie za zaczyna. Tak bym po prostu to powiedział. Muset 2 punkty. Schodzi z kontuzją. Dosyć często on chyba z tymi, z tymi kontuzjami, nie? E, więc tak pewnie nie za, y, nie za ciekawie to wygląda. Jeden strzał, je, jeden gol po, po stronie Baldoka. To, to samo Stevens. E, McGoldrick trzy strzały, jeden celny Muset. Dwa strzały, zero celnych Lunstone. Dwie sytuacje stworzone I tak, to, i tak to wyglądało. Teraz Brighton z Wilkami. To było już ostatnie spotkanie kolejki. Mopaj 8 punktów w końcu, piłka zaczęła wpadać do bramki. I jak sobie popatrzymy na ten, te, na, na ten tercet, na to trio w ofensywie, mamy Grossa, Mopaja, Trossarda. No, uznałbym, że to dosyć mocne jest, generalnie. To jest, to jest, to jest, to jest generalnie mocne, i, 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 i myślę, że można się temu dosyć bacznie Przeglądać proper również z bramką Mopai. 5 strzałów, 3 celne, 1 gol. E no fajnie, ta statystyka wygląda. W końcu, co zaczęło wpadać w ogóle do światło wsi bramki, bo tutaj bywało 7 i tylko jeden, jeden celny. Więc przy 5 strzałach 3 celne, no to bardzo podnosi swoją statystykę. Gros 2 sytuacje, sytuacje stworzone Trossard, e 2 sytuacje stworzone, 1 asysta, i tyle. I teraz Wilki. Jimenez 5 punktów za asystę. Diego Żota 13 punktów. Za dwa gole było chyba 10 tysięcy osób wystawiło go na C. Z tego co widziałem na Twitterze, to kurde w ogóle szok. Zdziwiony byłem. Jedna z dziwniejszych liczb, jaką dzisiaj zobaczymy. A widziałem dzisiaj naprawdę powalone liczby, uwierzcie mi. 6 strzałów, 3 celne 2 gole po stronie żoty. Bardzo, bardzo fajne liczby. I jakby sobie przypomnieć poprzedni sezon, to on również przecież tak e, gdzieś tam nam się zaczynał właśnie na przełomie roku i potem e, dlatego tego cena tak, tak wyskoczyła, no bo zaczął złać bramki i asysty, i może to jest też już ten start tej dobrej formy, Jimenez 4 sytuacje stworzone i 0 strzałów, to jest po prostu fatalny widok, dlatego nie będę go oglądał. O, tutaj sobie wrzuciłem Southampton, brawo ja. Więc już wam powiem co, co tutaj było. Inks 8 punktów, ward punkcik. Generalnie nic tam takiego się nie wydarzyło. To, to co powiedziałem, 2 strzały, 1 gol u Inksa. Redmond 3 strzały, 2 celne. Suarez 2 strzały, 1 celny. ward 3 sytuacje stworzone. I tyle. I fajnie mieć się Inksa. Myślę, że Wart też jest fajnie mieć. I tak, to, I tak to wygląda. Kończę. Będę jarał się w samotności swoim wynikiem. Już Was nie będę męczył. Może tylko pokażę swój składzik jeszcze na kolejkę następną. O, już pokazuję. Proszę bardzo. E, tak, to, tak to wygląda. A tam na ławce sobie jeszcze siedzi Jimenez. I generalnie mam dwa darmowe transfery i nie mam pojęcia co z tym zrobić. No, to jest po prostu kłopot, kłopot bogactwa, nie, nie widzę tutaj żadnych kurde, sensownych ruchów, które w sensie dałyby mi aż, aż tak dużo, wersus to co mam dzisiaj. Z Kapitanem też chyba zostawię Wardiego chociaż Mane z Watfordem też mi się podoba, albo Abraham z Wisienkami też mi się podoba, Marshall z Evertonem też mi się podoba. Son na C to tutaj nie byłoby sensowne. No ale tak, no to generalnie wydaje mi się, że, że może być dobrze, jeżeli jeszcze tutaj w obronie pogram, pogram sensownie. a Generalnie wszyscy zagrałem u siebie. Z nie najtrudniejszymi przeciwnikami, tak bym się wyraził. No to pewnie no to pewnie będzie to no, może być jakiś sensowny wynik, i, i tyle. No, Zatrzymy. No, czekam, czekam, teraz trzeba tydzień poczekać. Liga Mistrzów chyba jest w tym tygodniu. Jeszcze jutro westcham z Arsenalem. No, ale już nie czekałem na, na ten, na ten match, żeby robić trójkąty i kwadraty. Powiem teraz: Alba, dwa gole. Sze, przepraszam, nie, oba dwa, dwa strzały zero, zero celnych. Tak to będzie po prostu wyglądało. Dobrze, więc kończę. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że ta kolejka była dla Was udana. Tak jak dla mnie. Widzimy się pewnie jakoś w tygodniu. Pozdrawiam, cześć.